Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Dirt Rally 2.0. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Startujemy, kończymy już powoli karierę z Oplem Kadetem. O, coś mi telemetria chyba nie działa, nie wrzucił mi się bieg. Chyba, że się wrzucił. No dobra, wrzucił się, jest ok. I startujemy. Oj, kurde, dopiero co w port zagrałem, a tutaj jest tak luźno. Zwłaszcza na tym błocie. Ostatnio żeśmy też rajdowali sobie. Rajdowaliśmy sobie na szosie, to też kompletnie inaczej było niż tutaj. Hops, hops, hops. Co my tu mamy? Co my tu? Gdzie to jest ta jedynka? Tutaj dopiero. Ole ciasno! Gościu! Nawrotka. Tak, jesteśmy w Argentynie teraz. Jest tutaj same błoto. O, widzieliście jak wystawało? Ja nie wiem, jak mam tym samochodem na ręcznym. Z napędem na cztery koła jest dużo łatwiej, po prostu ustawiasz samochód bokiem, gaz do dechy i wiesz, ono się szura, nie? A z napędem na tył trzeba cały czas bez przerwy kontrolować. Nawet przy ruszaniu, przy wychodzeniu z zakrętu, cały czas. Mamy trójkę i do nawrotki. Jezu, co tak ciasno? Przypomina jakiś labirynt, a nie rajd. Ja. Boże. Strasznie to jest, Argentyna. Kiedyś tu powrócimy, jak trochę lepiej będę jeździł. Piernicze, gość. O Boże. A czemu mi te znaki zniknęły? Ja nie wiem, co tu ma być. Musiałem się skupić na wyjściu zakrętu i teraz nie wiedziałem, jaki tu był zakręt. Nie zapamiętałem. Tak czuję, że chyba wiem, jak te nawrotki robić z samochodem z napędem na tył. Nie można tak zarzucać nim, jakbyśmy chcieli nim driftować. To nie jest Forza, tylko to trzeba tak jakby pod małym kątem próbować robić ten zakręt. O, coś takiego. I tu sobie kontrę robić dopiero. Masakra, jak trudno tu jest, strasznie ciasno. Tak wiesz, no nie ma gdzie popełnić błędu nawet. Aha, i wziąłem sobie oczywiście oponki softy, tak jak na poprzednim odcinku sobie wyposażyliśmy. Więc one się mega, mega szybko zedrą. I zobaczymy, jak się będzie jeździć na tych softach. Się chyba prawie wcale nie wybiera. Ekipa zawsze mi proponuje średnie opony do jazdy tutaj. Kurde, patrzcie, to trzeba tych obrotów narobić kierownicą, nie? Chyba wyjechałem z tego dziadostwa, daj spokój. Tu jak majta nim. I zobacz, i nawrotka, don't cut. O kurde, ej, hamuj!
tu są skoczki w ogóle. Patrz, ile tych obrotów tu trzeba zrobić. Za każdym razem, jak ci tak samochód lekko obróci tylko. Są straszne hopki tutaj. I samochód, tak jak mamy już ostro hamować, no jest trudny do zatrzymania, więc tutaj nie ma co szybko jechać. Trzeba tą prędkość wytracać już dużo wcześniej. Dodatkowo tu mam jeszcze zakręt przed tym ostrym zakrętem, nie? I dodatkowo sprawia, że możemy wypaść. Nieźle, nieźle. Nice. Ładnie. I czwórka w lewo. I czwórka w prawo. Nice. Początek hardkorowy, nie wiem jak będzie przy końcu, ale póki co jest w porządku, nie? Poskakuje dziad. Okej. Płacz! Rob się wyrobił. To nie wyszło, ale nie jest źle. Bardzo ładny secik zakrętowo-prostowy wyszedł. Lucek, coś ty zrobił! Ładnie. Że tak się sam pochwalę. Dobra, już się chyba rozgrzałem.
prawie było fajnie. Kopnął go ze sprzęgła i poszedł. Dobrze jest, sprzęgło się wymieni. Skrzynie biegów też. Półłośki. Półłośki tu nie powinny dostawać po dupie. Jak tu jest tak miękko. No i dojechaliśmy. No jedno było uderzenie boczne w tył samochodu, ale poza tym zobacz. Nówka sztuka, ej. Coś tam chyba z tyłem jest, nie tak? Wow! I to... Co? Patrzcie, jaka różnica! Mówię wam, początek... Początek był paskudny i podejrzewam... Ale zobacz, nawet na tym początku byłem pierwszy chyba. Czekaj, gdzie tu jest split one? No nie wiem, na czym to polega. Czekaj, ja chyba dużo nadrobiłem na tym splicie 7. Chyba tak, ale kurde, pierwszy! What? Nieźle. Trzeba przyznać, bo tak, ja miałem tutaj opony miękkie. One teraz totalnie się zdarły na tym OS-ie i będziemy teraz o 3 km powinniśmy dać radę. Powinniśmy dać radę na tych softach. No zobaczymy co to będzie. Powiem wam, że początek był hardkorowy, strasznie trudny. Zobaczymy. No tutaj chyba nie powinno być tak źle. Mamy 3 km i no zobaczymy. Okej, to było dziwne. Czekaj, nie, to trzeba zrestartować. On mi tu karę da. Nieźle. Dobrze. Same mosty tu są. Nawrotka, okej. Widzowie, uciekajcie. Ale mi zaciągnęło tą lewą stroną. Kurde, mi przez mgłę nic nie widać. Jedynka. O. Kurde, prawie idealnie, ale o to mi chodziło, żeby taki delikatny kąt robić. Wow, to było niezłe. Prawie się udało, tak jak chciałem.
nic nie widać, kurde. Jezu, co to? Mam wrażenie, że to było jakieś wielkie osuwisko skalne i wydrążyli taki po prostu korytarz do tych rajdówek. Zobacz, jaka masakra jest. To jest strasznie ciasno. Ja myślałem, że to będzie jakieś tam 3 km, to nie jest dużo. Ale 3 km przez taką męczarnię dosłownie, nie? Daj spokój. Dobra. Kurde, 4 minuty, 3 km. Ja pierdziut. No, to był hardcore. Ale jestem na pierwszej pozycji i 4 sekundy, no to już tutaj przewaga nie była taka duża. Poprzedni odcinek miał 8 km. Ten miał dużo mniej, nie? Więc no, różnica jest spora. Championship results. Drugie miejsce. Spoko, no. Myślę, że to jest dobra opcja, zwłaszcza dlatego, że to były pierwsze mistrzostwa moje ever. Ukończone i w Open jestem też drugi, nice. To były pierwsze mistrzostwa ever, jakie jechałem. I uczyłem się totalnie od podstaw grać w ogóle w Dirt Rally 2.0. I teraz weźmiemy sobie kolejne mistrzostwa, ale teraz możemy sobie wybrać, proszę państwa, zobaczcie. Teraz mieliśmy, czekaj, to było 240 koni mechanicznych, to jest dużo jak na tylną oś, ale tu mamy nie dość, że mniej mocy, mniejsza pojemność silnika, sorry, mniej wagi, większa moc, mniejsza pojemność silnika i napęd na 4 koła. Bierzemy sobie Peugeota. Na razie mu tutaj nic chyba nie ulepszamy. I zaczynamy, moi drodzy, mistrzostwa z napędem na 4 koła. Muszę wziąć butelkę, bo... Zobaczymy, jak mi tutaj będzie szło. Czy też będzie taki hardcore jak w przypadku z napędem na tył. Czy będzie się... No, będzie się na pewno totalnie inaczej jeździć. Plus, zaczynamy od asfaltu. Czyli przed chwilą byłem na strasznie grząskiej nawierzchni, gdzie no naprawdę ciężko jest się ogarnąć samochodem. A teraz nie dość, że napęd na 4 koła. Nie dość, że... Co jest? Patrz, tutaj mamy tą skorupę z tyłu ściągniętą. Nieźle. Mamy silnik zamontowany chyba centralnie, nie? W tym Peugeocie, więc teoretycznie samochód powinien być, no, ciekawy w prowadzeniu. Dobra, zaczniemy sobie od mediumów, zobaczymy co tam. Tu jeśli chodzi o ustawienia, options... Nie, tutaj tego nie możemy zrobić. Nie możemy tu nic ustawić? Ciekawe. Dobra, nie, tu nie. Pojedziemy sobie tak. Założyli mi już skorupę. Chyba z tyłu silnik jest, nie? Tak mi się wydaje. Startujemy. Napęd na 4 buty, chłopie. Dobra. O. Ja pierdziele. Co się dzieje? Przecież wszystko dobrze. Jakie przyspieszenie. Oj, tego gnoja już będziemy musieli zdecydowanie na wyższych obrotach trzymać w stosunku do kadeta. Dlatego, że on ma mniejszą pojemność silnika i mniejszy moment obrotowy. Więc tu zdecydowanie cały czas wysokie obroty. Najpierw się spróbuję jakoś z nim dogadać. Jezu, jak przyspiesza. Niesamowite.
stabilny jest, powiem, że jest naprawdę stabilny w porównaniu do tamtego tylnego napędu. Jest na pewno dużo stabilniejszy. Trochę źle zajechałem. Czekajcie, muszę sobie założyć moje magiczne rękawiczki. One naprawdę robią robotę, to jest śmieszne, to są rękawiczki rowerowe, ale już mam kierownicę całą mokrą, nie? Naprawdę. Ten samochód jest na pewno dużo, dużo bardziej stabilny od tamtego z napędem na tył. Natomiast można go, tak, masz do niego, nabierasz do niego zaufania w pewnym momencie i w pewnym momencie on tak zaczyna ci oscylować, jak za mocno nim manewrujesz w lewo i w prawo. I to jest mega, mega niebezpieczne, bo samochód łatwo można wysprzęglić w ten sposób. Na zasadzie po prostu wypaść z trasy, no. Ale moc, prędkość, przyspieszenie, zupełnie coś innego. Nie muszę się martwić takimi ślizgami jak teraz, po prostu samochód, wiesz, dodaje w odpowiednim momencie gazu i on sam jakby wchodzi na swój tor. Redukuje, hamuje trochę silnikiem, wszystko gra, nie? W przypadku samochodu z napędem na tył, to na asfalcie nawet jazda była, to tak jakby jechać tym na szutrze. Widzicie, że... Tutaj, w ludzi biegałem. Tutaj praktycznie z marszu, nawet dopiero co ten samochód poznaje, nie? I z marszu jeżdżę już dużo szybciej tym autem. Różnica jest kolosalna. O Jezu. A zobaczymy, czy stąd wyjadę. Nawet na 4 buty, to jest to. Jak tam? Uszkodzenia. Oj, peży, peży. Przeżyjemy razem niezłą przygodę. Oh my god. Oh my god. Niedobrze, niedobrze. 22, no. Tutaj można było... Chyba dostałem karę. Tak, dostałem karę 4 sekundy za to, że nie dojechałem. To ja bym był dużo wyżej. Dużo wyżej bym był. 4, czekaj, to bym był... No nie, no do pierwszego to mi wciul dużo brakowało, ale... A, to jeszcze nadrobimy, jeszcze się nauczymy tym Peugeotem. To jest dopiero pierwszy stage, tutaj jechaliśmy sobie w Hiszpanii, jechaliśmy sobie po asfalcie i teraz będziemy mieli 6 km, będziemy mieli sporo prostych, zwłaszcza na końcu. I będziemy mieli jaką nawierzchnię? Chyba też asfalt, nie? Bo w Hiszpanii już jeździliśmy z napędem na tył. Będę musiał jechać teraz takim potłuczonym, kurde. Ja nie wiem, co tam jeszcze jest rozwalone, no. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się będzie jechać. Tak, chyba cały czas asfalt. Co to za spóźniony raport? Na samym zakręcie dopiero mi mówi, co mam robić. Tutaj już jest trochę zużyte opony i zniszczony samochód. Mm-hmm.
jest dziko. Słabizna. Kompletnie inaczej się jeździ takim autem. Na pewno w wielu przypadkach dużo lepiej. I trzeba po prostu wyczuć. Taki bardziej stanterski jest w porównaniu do napędu na tył. Napęd na tył to jest takie cały czas modlenie się, coś się z samochodem może stać. Tutaj też chyba nie będę miał dobrego czasu, cholera. Kuźwa! Ale hardcore. Ja pierdziut! Jaki hardcore, ludzie! Będę musiał na następnym OS-ie po prostu pojechać sobie spokojnie, o, gdzieś takim tempem ślimaczym, ale żeby wszystko ogarnąć powoli, a nie od razu próbować się dopierniczać do samego końca, bo trzeba się najpierw mniej więcej nauczyć samochodu. A ja dostałem karę za to, że nie dojechałem tutaj do tego gościa. Uja, strasznie, strasznie. Oni to pewnie zrobili w pół minuty. Cały ten OS 28, no strasznie. Strasznie. Ach, kurde, no trudno, no. Lecimy teraz, chyba powinni mi naprawić furkę, zdaje się. No mam nadzieję, mam nadzieję. Ustawień, to ciekawe, bo tutaj nie mogłem sobie zrobić żadnych ustawień z samochodu. Nie, tylko tak, o, po prostu masz sam, może. Tak, mogę wymienić opony, ale zobaczcie, takich ustawień, że ustawień to nie mam, nie? No dobra, tu możemy sobie naprawić samochód. Teraz dałem sobie takie swoje... Aha, standard i quick fix. Replace, o kurde. Dajmy quick fix. Body. Quick fix. Możemy dać standard. O, w sumie nie aż tak dużo zniszczyłem, tylko układ wydechowy. I... tyle, nie? Układ wydechowy i karoseria. Myślałem, że dużo więcej się, kurde, zniszczyło. Opony. Oczywiście zmieniamy sobie na... Mieliśmy... Jakie my mieliśmy? Chyba mieliśmy mediumy, nie? Weźmy sobie też średnie. A, tu mamy jeszcze koło zapasowe. Możemy sobie wywalić. I tyle, nie? Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Derta Rally 2.0. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Trzymajcie się, na razie, hejas!